Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Kolejna rzecz znaleziona w domu. I powiem wam, jak trafiła do mnie. Dwa tygodnie temu byłem u takiego dziadka i babci w Białoskórach, tam gdzie dzieje żona wykopki, i sobie rozmawialiśmy. Zaprosili mnie do kuchni na herbatę. I wchodząc do kuchni przez taki przedsionek, patrzę, stoi sobie ta puszeczka i pytam się: a co to takiego? Oni mówią: a taka puszka, no i śrubki sobie trzymamy. I ja pytam się: a potrzebna wam? Mówi: w sumie nie, ale puszka nam jest potrzebna. Ja mówię: to ja wam przywiozę puszkę z Lublina, to się wymienimy. A oni mówią: dobra. I to było dwa tygodnie temu, więc wziąłem sobie puszkę taką po kaszkach jakiś dla dziecka, bo jeszcze miałem jakieś w domu, bo mam córkę taką 2 lata. I wziąłem sobie tą puszeczkę po tej kaszy z takim deklem plastikowym, nawet większa jest od tej. I zawiozłem, i się wymieniliśmy. No jeszcze do tej puszki wsadziłem flaszeczkę, żeby było tak bardziej sprawiedliwie, co nie? Tak po polsku. No i się zamieniłem. I mam dzięki temu super stanie puszkę taką po masce gazowej. Patrzcie, tu wszystko działa. Tylko posmarował ktoś to jakąś farbą, kurczę, ale ja to wszystko ściągnę, tą farbę, i będzie ona fajna. O, patrzcie, tu wszystko jest ok, super. Nie jest zardzewiała. A to wygląda. Skórka jest. Nie ma to długiego paska, ale okej. Da się załatwić. No. Ale jest pucha, jest. I super stan. Nie jakiś tam szrot, kurde, z ziemi, jakby się znalazło. To coś konkretnego. Widzicie? Warto odwiedzać ludzi starszych, poznawać. A tych ludzi poznałem kiedyś jeżdżąc rowerem sobie. I psy jakieś mnie zaatakowały. I się zatrzymałem. I ci państwo wyszli. I tak sobie porozmawialiśmy. Zacząłem przyjeżdżać w tamte okolice. W tamtym roku dali mi pozwolenia na swoje pola. W tym roku jeszcze się dowiedziałem i oni sobie przypomnieli, że mają las prywatny. I też w tym roku, jak tą puszkę odbierałem, podpisali mi zgodę na prywatny las tutaj na Białoskórach. I tak to jest właśnie z takimi znajomościami. Warto poznawać różnych ciekawych ludzi, zwłaszcza na wsi. Bo można takie fanty znaleźć. I działeczki jeszcze za darmo, w fajnych miejscach. Więc tak to wygląda. Kolejna znajdka z domów. Dobra, to chyba tyle. Zapraszam na kolejny filmik. Mówił Grosik, cześć.